To jest rzecz jasna bardzo dobra informacja dla branży. Wzrost inwestycji, deklaracja z poziomu ministra transportu, wcześniej premiera, o poważnych wydatkach deklarowanych na rozwój transportu szynowego jest bardzo istotnym przekazem, bardzo istotnym komunikatem, istotnym potwierdzeniem sensowności inwestowania w branżę transportu szynowego. Myślę zarówno o sferze infrastrukturalnej, jak i budowie taboru. Słyszeliśmy dzisiaj, że nie tylko kolej ta łącząca duże aglomeracje, ale również transport szynowy w miejscowościach, w dużych polskich miastach. To jest trend europejski. Dzisiaj w Europie rzeczywiście inwestuje się w transport szynowy, nie tylko kolej, ale właśnie transport szynowy bardzo dużo. W Polsce mamy już takie sytuacje. Pojawiają się wręcz nowe pomysły na linie tramwajowe. Budujemy drugą linię metra w Warszawie. Buduje się, modernizuje, czy mówi o budowaniu nowych łącznic, jeśli chodzi o tą ciężką, właściwą kolej. W związku z czym to jest bardzo dobra deklaracja i bardzo dobry sygnał na początek kongresu kolejowego. Dobry sygnał dla branży i absolutne wpisanie się Polski w politykę transportową Unii Europejskiej, która stara się przenieść środek ciężkości transportu z dróg, z autostrad, z powrotem na szyny. Tak było wiele lat temu, potem były inne trendy. Dzisiaj Europa wraca na kolej, wraca do transportu szynowego. Cieszyć się należy, że również Polska jest, że polski rząd, a jednocześnie nasza gospodarka również będzie włączona w tę procedurę.